Witam i zapraszam Was na film. Tym razem Maroko. Maroko zaczynamy troszeczkę inaczej niż to było z zeszłego roku. Zaczynamy w Marrakeszu, gdzie wcześniej lądowaliśmy w Marrakeszu. Teraz zaczynamy od Marrakeszu i jedziemy w góry Atlas. Tak widzicie, ekipa się szykuje. Jakie nastawienie, Mateusz? Będziemy bardzo dobre. Będziemy testować nowy sprzęt. Tak, tak, dokładnie. Chłopacy tak. Chłopacy przygotowani, wszyscy gotowi. Sprzęt, którym będziemy jechać, to jest Maverick RK. Bardzo ładny, przygotowany już. Kaski są, paliwo jest. Reszta chłopaków idzie na skramlerach, jakieś motocykle są. Nawet chłopak jeżdżą na Gryzli nawet, więc sprzętów od kolorów różnych, więc ciekawie się szykuje. Co macie do powiedzenia? Przygotowani? Możemy się doczekać, jak wystartujemy. Do startu, nie? No, chciałoby się już jechać, co? A zanekowany jesteś? Gorąco jest, nie. Oczywiście nieprzygotowani, jak zwykle. Czyli to jest taki standard iguany. No nic. Trzeba zebrać ekipę i ruszyć na trasę. Putin, coś powiesz? Nie. Nic? Powiedz coś. Jaki był piasek? Jaki był piasek? Jakie widmy? Nie niszczymy. Nie zabijamy. Dobra. Tak, bo żółwia muszę odstawić. Oh, 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 oh
troszkę dodaję pochudzyć, ale jak to wygląda.
jak widzieliście, tam nasz kolega rozwalił się tym kładem. Pojechał do szpitala, a my będziemy teraz naprawiać jego kładam, będziemy naciągać wahacz i spawamy tam wzmocnienie, aby można było dalej jechać i inny kolega będzie po prostu tym sprzętem jechał dalej. Więc patrzcie, jak to wyglądało. Tego nie znasz, on dalej pojedzie. Dobra, wahacza? Nie, ale to nie go zrobiłem. Wyjechalibyście kanałem, to byście mieli. Pozdrawiam wszystkich właścicieli Polarisów. Oczywiście, że tak. Artur ma rację. Skrajne przypadki. Po prostu to już był taki temat, że może za jakiś czas będę też miał części do Polarisa. Znaczy wiesz, jakby jechał kanamem, to by wyhamował, nie? Nie? A co, chcesz poszedć ofertę firmy? A co za różnica? Każdy ma klient. Dobra. Nie chcę poszerzać oferty firmy, ale chcę zarabiać na pojazdach. Opierdoliłbym chętnie wahaczkowi. No ale z drugiej strony sprzedać 10 kanamów, 10 Polarisów, to jest rozrywaju, nie? O! Stój! A co, że całą część załatwił? Wysłał mnie, mechanika wysłał. A nie, hamulce zablokuj. Na popój hamulec? Nie, kierownica musi być. Na popój hamulec i zablokuj. Patrz na wahadę. Odejdźcie! Takie rzeczy się tu dzieją, jak widzicie. Kowalski jak zawsze w akcji, także robi robotę. Dobra. Stój! Którą stronę chcesz? Czekaj. A w pola nie ma takiego wahacza? Skręć tak. Dobra, już niedużo brakuje. Jedziecie z nami do Aldo? Dobra. Skoczcie po młotek duży od chłopaków. Największy młotek mają. Pomyślemy wam... Czy mają hamulec? Zostaw w auto. Weź włącz. Dobra, wyprostuj koła teraz. Coś chcesz powiedzieć na temat Polarisa? Bardzo dobry sprzęt, bardzo mi się przyjemnie na nim jeździ i w życiu bym nie zmienił na te wanny kanamowskie. Bardzo słusznie. A mam nadzieję, że w przyszłości użytkownicy kanałów również przemyślą sprawę i w końcu zaczną czerpać przyjemność z jazdy. A nie jeden dzień, a ty musiałeś zmienić sprzęt, żeby zacząć czerpać przyjemność. Ja z kanałem jestem zadowolony i też nigdy nie zmienię mojego Outlanderka i go nie sprzedam. Bo nikt go nie będzie chciał kupić. Na nim się pięknie jeździ. Walka. Nie zrób go prostego, bo on nie jest prosty. Ja wiem, ale chcę, żeby odpuściło, wiesz, rozprężenie. Dobra, wypuściłem ciągarkę. Ale odejdźcie, naprawdę odejdźcie. Odejdź, bo jak na jednym to tam. O, coś się dzieje. Ty. Jak tak robisz, to jest dobrze. Pokój. Wyjechało. Dobra. Jeszcze Łukasz. Ale to może jedno. Jeszcze Łukasz. Ale my to chcemy wyspawać. Zaspawać i zasobić. Czekaj. Ja bym to w ogóle podgrzał, może mają opalarkę? Nie, podświeć mi, ty działasz na lampkę? Ty, może mają opalarkę? Nie, zawsze wysokości. Wiem. Janosika. Roberta. Wiem. Jeszcze trochę musimy. Jeszcze trochę musimy. Dalej pojedziemy do lecana.
Tak, tak, on tutaj się przełamuje. I teraz tutaj spawamy po prostu łącznik. Aha. Jak to będzie mieć? Tam chyba to ja zgłoszę się jedną żal. Adam. Ja nie. Ja się nie wypowiadam. Ale pierdolę, czy tak chcesz, czy nie? Ostatnio się Putin wypowiadał. Ale ja nie powiem. Nie. To teraz ty się wypowiesz, tak? Ja wierzę. Podsumujmy. Jestem. Dobrze, porozmawiaj ze mną. Podsumujmy dzień. Co ci się podobało? Co mi się nie podobało? Tak. Za dużo asfaltu, kurwa. To na pewno. To pierwsze. Druga, że ci się nie podobało. Opony zostawiłem w domu. Inaczej, trzy rzeczy, które ci się nie podobały. Trzy rzeczy? Tak. Policja. Co ci chciał do paki wsadzić? Wiesz, było? A trzecia rzecz? Gwizda jak koza. Trzecia? Świecy bagażnik. Dalej. W kanale. Nie, a to, że świeca cztery paski. W kanale. Dobra, to teraz trzy rzeczy, które ci się podobały. Słoneczko, wy i alkohol. Nie, ale po drodze nie było. O kozach nie mogę mówić, bo to jest święta. Dobra, czyli tyle można powiedzieć było z dzisiejszego dnia. Tak? Więcej nic nie było? A zmieniająca się przyroda? A zmieniająca się przyroda. Soczewice. Czekajcie, jeszcze musimy nagrać tutaj podsumowanie Putina, poczekajcie. Kurde. Posłuchamy. Ale masz te wiki? Dalej. Mam. Słucham cię. Daj. Z początku były asfalty. To jest jak później jest skały. Służbowy. To musi patrzeć, to. I na samym końcu piasek. To było tyle? No. Nic nie było? Nic się wzięło? Nic? Nic nie było więcej. No powiedz jak buta, no to taki wiesz i na razie cześć czołem i kluski z rozczołem. I jebnij tak w ten. No i ten. I on się zacznie kręcić. No co mam zrobić? Wyłącz już to. Nie. A ty żadnego zdjęcia nie dostałeś? Dalej, opowiadaj. Żadnego. Tomku opowiadaj. Nie mam nic. Wyłącz to, jeśli tak nic nie będę opowiadał. Adam Panek, ale podoba mi się, jak wiesz, jak nie lubisz kamery. Nie dam. Co Adam Panek?